Zastanawiasz się nad kredytem 2%? O tym musisz wiedzieć. Zanim zaczniesz umawiać się na prezentację, nie trać swojego czasu. Skontaktuj się ze swoim doradcą kredytowym i uzyskaj informację, czy w ogóle masz zdolność i na jakie mieszkanie możesz sobie pozwolić. Jeżeli zainteresowało Was jakieś mieszkanie, to koniecznie dowiedzcie się, czy jest już tam założona księga wieczysta, bo jeżeli nie, to musicie doliczyć na to dodatkowy czas. Jeśli masz już wybraną nieruchomość i spełnia ona wszystkie warunki, to uszykuj wszystkie dokumenty do kredytu i dopiero podpisuj umowę przedwstępną. Tak, żeby od razu po umowie złożyć wnioski i czekać już tylko na decyzję kredytową. Proces kredytowy może trochę trwać. A co za tym idzie, zadbajcie o odpowiedni czas na umowie przedwstępnej, aby starczyło Wam go do umowy końcowej. A z dodatkowych informacji, jeśli kupujesz mieszkanie w standardzie deweloperskim, to zdecyduj, czy remont pokrywasz za gotówkę jako zupełnie osobny koszt, czy chcesz go kredytować. I pamiętajcie koniecznie o przynależnościach. Jeżeli na przykład macie do swojej wybranej nieruchomości dodatkowe miejsce postojowe, jest ono na oddzielnej księdze, to musicie je zakupić za gotówkę, ponieważ do kredytu nie będzie się ono wliczało. Jeśli dalej kredyt 2% jest dla Was niejasny, to zadawajcie pytania w komentarzach.